Siema, tu Żakal z tej strony, witam Cię na moim kanale, witam Cię w serii Marzenie każdego gracza MKG. Seria majowa i w tym odcinku będzie trochę taki przejściowy odcinek, bo będę też robił wycenę z polskiego sklepu. Jak zazwyczaj gdzieś tam zaglądam, gdzie najczęściej Wy zaglądacie. A będzie też jakby wishlista, którą rzuciłem już na kanał. I będzie porównanie ceny z koszyka z Amazona. W przyszłości pewnie będzie głównie na Amazon. Znaczy może nie, bo to różnica w cenie jest dość duża. Zobaczymy zresztą, jak będziecie chcieli, bo generalnie Amazon już jest taki, że dostawa jest gratisowa, jednak różnica w cenach jeszcze trochę jest. I co? No ale jest sporo pytań o to, że nie wszyscy, no wielu z Was mieszka za granicą i chcą mieć ewentualnie wycenę też dla siebie, więc wishlista jest zrobiona do podesłania. Będziesz mógł sobie dodać do koszyka, co będziesz chciał z tej listy, żeby mieć wygodnie, żeby nie trzeba było przepisywać, nie wiem, z koszyka moralowego czy jakiegoś tam innego. I co jeszcze? Jaka ciekawostka, wcześniej nie było, teraz już jest, jeśli chodzi o polską wersję Windowsa 10. Także na Amazonie oczywiście. Dobra, to jedziemy po kolei. Ta wishlista tutaj jest zrobiona. Puściłem na kanale, więc możecie sobie ten link tutaj z kanału zdjąć. W opisie tego materiału też go dorzucę. A jaka propozycja? No, jak zwykle, i piątka, 8600. Chłodzonko to krak, kurwa, to menu się kładzie. Kraken NZXT X62 wersja 2. Pasuje też do Ryzenów. Płyta główna tym razem to, kurde, to AS ROG Z370M Pro 4, Micro ATX oczywiście. Można rozbudować. Dwie karty chcesz zapakować, to możesz zapakować. Pamięci tym razem bez sieci dełek, Corsair Vengeance LPX 2x8 GB, czyli 16 GB. Kit 3000 MHz, CL15. Dobry stosunek megaherców do czasu odczytu. Na system operacyjny Patriota Hellfire'a w tej chwili, jak widzisz, tu jest niedostępny. Na przykład na Amazonie za tutaj nie ma, ale może będzie. Można wybrać inny. Patriot Hellfire 240 GB. M2 oczywiście. Śmiga, zamiata, prędkość jest 3000, odrzut 2200. Znaczy, odrzut, przepraszam, 3000, zapis 2200. Nadane Crucial MX500, 1 TB, SATA 3, 2,5 cala. Karta graficzna to Asus GeForce GTX 1070 8 GB i to jest wersja Expedition, czyli taka podobno odporna na kurz i przeznaczona do pracy w trudnych warunkach. Nie miałem jej dłużej, żeby ją przetestować w trudnych warunkach, wziąć kompa do warsztatu, jak to mówił mój kolega, do warsztatu. I żeby sobie tam pochodził, kurde bele, w pyle jakimś. Chciałem zamknąć, się otworzyło jakiś krab. Dobra, zasilacz to Seasonic, seria Focus plus Gold, 500 watów wystarczy, świetni ludzie. Do chłodzenia, do Krakena, dwa Corsery ML Pro RGB, tu będą RGB 140 do chłodzenia, a do budy, czyli jeden na tył, dwa na górę, ML też Pro RGB 123. Także tak, i obudowa Cooler Master Masterbox Q300L. Fajna budka, fajnie wygląda, można ten przodzik sobie zdjąć, można je zdejmować, jak kto lubi. Wygląda naprawdę ładnie. I oczywiście fajna rączka. Landboxa możesz zrobić. Estetyczna budka mała. Fikuśna. Fikuśna. I taka budka, no co tu dużo gadać. A i oczywiście Windblows 10 Home Pro. Home nie Pro, tylko PL. Home PL, nie Home Pro. 64 bity oczywiście w wersji OM. Tutaj w sklepie kosztuje to, jak widać, w koszyku 8,017, chociaż ciekawe było, bo dzisiaj jak w pierwszy raz tu wszedłem i sprawdziłem koszyk, to było 8058 chyba i później coś tam wchodziłem chyba, otwierałem te zakładki, potem odświeżyłem sobie stronę i 8017 się pojawiło. Ciekawe, jak będzie teraz. 8017 tak samo. Wishlistę przeniosłem do koszyka. Tutaj nie odświeżona jest, jak odświeżę, to się pojawi 15. Tutaj mam ją zrzuconą, no, po kolei wszystko, oczywiście tam ilości są też dodane, 3 i 2 tutaj wentyle.
i to wyszło 1976 euro. Jak przeliczymy to przez walutomat, to jest jeden z lepszych kursów, bo tam BZW BKM, Bank Pekao, zobaczcie jakie są przeliczniki, to przy walutomacie, gdzie płacisz jeszcze prowizję, nie? Chyba, że masz, nie wiem, konto firmowe i masz taki układ z bankiem, że dużo robisz transakcji walutowych, przewalutowania oczywiście i masz bez spreadu, na przykład bez opłaty, no to wtedy tu będzie pewnie trochę mniej, a tak na walutomacie 8,5 tysiąca w porównaniu do 8,017, więc jakby dla kogoś, kto mieszka w Polsce, to nie jest zbyt opłacalne, a dla kogoś, kto mieszka za granicą, ciągnięcie tego z Polski i potem serwisowanie tego jakby, no myślę, że Amazon może mieć trochę lepszy ten cały system ewentualnej reklamacji, bo jest ogólnoświatowy, niż ten w Polsce dla obcokrajowców. Także dlatego też rzucam informacje na Amazona. No i to tyle chyba na dzisiaj. Będziecie mieli jakieś pytanka co do tego zestawu, piszcie tu w komentarzach. Macie jakieś pytanka do mnie, bezpośrednio piszcie do mnie na maila. Kontakty są podane na kanale. No i tyle. Zapraszam na grupę, oczywiście tych, co się zweryfikują i dadzą zweryfikować, może tak, zostaną zweryfikowani. No i to tyle. To byłoby na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Szekalał.